praca konspiracyjna, która trwała do jesieni 1946 roku także na ziemiach Śląska Opolskiego, związana jest, rzecz ciekawa, przede wszystkim z migrantami. Chodzi o ludzi, którzy ewakuowali się w sposób zorganizowany, krótko mówiąc, uciekając przed sowieckimi represjami spod okręgu rzeszowskiego Armii Krajowej. Ci ludzie zdołali opanować tymczasowe zarządy powiernicze i za ich pomocą zyskiwać miejsca pracy, warsztaty, mieszkania. No i w ten sposób ulokowali się na terenach Górnego Śląska. Były to i struktury ogniwa dowodzenia, no czyli przede wszystkim sztaby, bo ze Śląska dowodzili podówczas jeszcze opolskiego, bo Zabrze leżało wówczas na Śląsku Opolskim, było nie było. Oprócz struktur dowodzenia były struktury wywiadowcze. Tu na Śląsku wiele się działo, tu ruszała produkcja, tu był ten rozmach związany z odbudową. Węgiel, stal, u was cement właśnie. No i w związku z tym warto było znać dane z tego Górnego Śląska wywiadowcze. Stąd i powstały tu specjalne struktury wywiadowcze. Brygady wywiadowcze zostały rozbite jeszcze w 1946 roku. Iskra dotrwała do 1948 w zasadzie i też została rozkonspirowana, złapana przez aparat bezpieczeństwa. No i tworzono uniwersalne struktury terenowe WiN-u. Powstały jako pierwszy okręg opolski i tam jego prezes pracował w tej cementowni. Dostawał nawet jakieś medale za odbudowę, bo ją uruchomił. Ta cementownia działała sprawnie. Nazywał się Józef Melanowski i trafił do więzienia w 1946 roku jesienią. Był złym konspiratorem, a lepszym dyrektorem i zarządcą, ale dzięki temu, że był złym konspiratorem, my wiemy, co się tu działo, ponieważ on kazał swojej sekretarce w tej cementowni przepisywać trafiające do niego druki, raporty, referaty, informacje wywiadowcze. No i to wszystko zostało przejęte przez aparat bezpieczeństwa i na tej podstawie my mogliśmy cokolwiek więcej pisać. Nie mieliśmy tyle szczęścia ze strukturami z rejonu Kozielskiego, który został rozbity przez penetrację agenturalną mniej więcej w tym samym czasie, co rejon opolski. No i z Nyskiego też niewiele wiemy. Poza tym, że jego komendant, porucznik czy kapitan Holik zdołał z zagrożonego terenu uciec. Reszcie się nie udało. Więc ma pan struktury winowskie, wywodzące się przede wszystkim z Podkarpacia i bardzo, bardzo słabo widoczne struktury rodzimej konspiracji poakowskiej. Rodzimej w tym sensie, że tworzyli ją zagłębiacy i górnoślązacy. Czyli okręg, czyli Komendę Powiatową Kozielską, tak naprawdę dopiero zakładaną, i Komendę Bytomską, też zakładaną w momencie, kiedy Okręg Śląski KWP został rozbity latem 1946 roku. Tyle akcentów opolskich.